Dawid. Kuba, Jakub. Zwał jak zwał. Witamy w kolejnym rapie na chacie. No i dzisiaj można powiedzieć, że będzie odcinek borowy. Mocno, bo dwie związane z BOR, mniej lub bardziej premiery. No i wielkie wydarzenie w willi gdzieś na końcu niczego. Trochę. To co, zaczynamy od Geza czy od Sariusa? Od Sariusa. Dobra. Trochę już o Sariusie chyba nawet zdążyłeś napisać u siebie na blogu. Przyznam szczerze, że zacznę od tego, że bardzo bawiły mnie komentarze, które gdzieś widziałem na różnych grupach na Facebooku na temat tego, jak bardzo to nie jest hip-hop i jak bardzo ta płyta jest słaba, bo takich komentarzy było bardzo dużo, co mnie bardzo osobiście bawi, że Sarius, który no mocno popłynął, jeśli chodzi o swoją stylówkę na tej płycie, to trzeba mu przyznać, ale jak dla mnie w fajną, ciekawą stronę. Fajną, ciekawą, nietypową stronę, aczkolwiek ta płyta to jest taka trochę quasi hip-hopowa, nie do końca tam jest. No, Sarius więcej tam śpiewa jak rapuje. Sarius jest naprawdę świetnym raperem, ale anti-hype to nie jest. No nie jest. Którego jestem fanem, bo anti-hype to naprawdę jest świetna płyta. Zeszłoroczny album już mniej mi się podobał. To fajna, ciekawa była płyta. Ten album jest ok. Jest ok, aczkolwiek mam takie trochę, nie wiem, mieszane uczucia. Bentley bardzo mi się podoba. Boski popały. Nie, nawet nie o to chodzi. Świetne bity Gipsa. A sam Sarius, no kurde, ja nie do końca kupuję tę stylówę, aczkolwiek jestem w stanie zrozumieć Sariusa, jaką drogą podążył, jaki obrał sobie kierunek. Ale też wiesz, trzeba przyznać, że ten kierunek idzie też z tym wizerunkiem, który też się zmienia, nie? Bo w Płocku, tak kiedyś, kiedy wyglądał jak cowboy, tak, z cowboyów i obcych, tego typu, więc to też idzie w tą stronę. Mnie zaciekawiło też to, jak właśnie dużo było komentarzy na temat tego śpiewania, tak jakby ludzie się dopiero obudzili z tym śpiewem Sariusa, ale jednocześnie, 2019 ale jednocześnie Wikinga na koncertach, wiesz, wszyscy znamy i uwielbiamy, ale Sariusz śpiewa? No wie, pójdzie, jak? Czemu Sariusz śpiewa, nie? Więc pytanie jest takie, czy po prostu czy problemem tutaj, jeśli chodzi o ocenę tej płyty, jest to, że śpiew jest, czy dlatego, że jest go za dużo? A mi się wydaje, że powiem teraz o swoim przypadku. Mi się wydaje, że największym moim problemem z Sariusem teraz jest to, że ja najbardziej lubię Sariusa, który jest wkurwiony. Nie truskulowy, nie Sarius na soulowych samplach, nie Sarius właśnie teraz rozśpiewany, że tak powiem. Wiem, że to trochę głupio brzmi i mi to osobiście nie przeszkadza, ale Sarius trafiający do zupełnie innego audytorium niż grono takiego z moich hip-hopowców. Ja jestem fanem anti-hype'a, jestem fanem tej płyty w asfalcie. Boże, mam na końcu języka. Ta czarna okładka z żółtymi napisami. Zabij mnie, ale nie pamiętam. O Jezu, i żyli długo i szczęśliwie? Tak. Boże, nie pamiętam już tytułu. To się wytnie, ale się nie wytnie. I czasem, epka czasem. Jestem fanem właśnie Sariusa, który jest i smutny, i wkurwiony. To jest Sarius. Ale to jest wkurwiony, że ogólnie tak, bo widzę, że to taka tendencja jest, nie? Że wielu raperów ma to, że jak kurwiona wersja tego rapera to jest ta najlepsza wersja. Katarzyna Nosowska kiedyś powiedziała, że najlepiej się pisze smutne piosenki. Trochę tak jak z Mesem, gdzie Mes był i dresiarzem, i później był panem w kapeluszu, w garniturze, później siedział gdzieś tam za ladą, później kolesiem z samplerem i pewno jeszcze trochę innych obliczy, że tak powiem. Ale Sarius w końcu odnalazł siebie i tak jak mówiłem wcześniej, zażarło. To mi się właśnie podoba, aczkolwiek nie jestem fanem ostatniej twórczości, znaczy inaczej, wielkim fanem, bo to są płyty, które są ok, są fajne, rozumiem kierunek artystyczny, ale nie do końca go kupuję. To oceniamy. Takie 3 plus, 4 mniej, nie, no jednak te 4 minus będzie. A ja, 4 minus. A ja mam 4,5 za to, że jak zawsze jestem fanem różnego typu eksperymentów u artystów, jeśli są udane, więc zostaje a są udane. U mnie 4,5.
przechodząc do innego artysty, który też zdecydowanie ma na siebie pomysł, jednocześnie też się zmieniając. No i co zeszłoroczna twoja płyta numer 1, zawsze ci to będę przypominał. 247365. Jak, no dlatego zaczniemy od ciebie, no to jak wypada na tle tamtej płyty Bohema, mówimy oczywiście o nowej płycie Getza. Znowu jest inna. Mi się na 247365, tak dobrze mówię, bardzo podobał taki ten brytyjski klimat, taka ta londyńska aura, która nad nią panowała i to było bardzo fajne. To kupowałem w 100%, bo to mi się kojarzyło z takim albumem Shedding Skin, Ghost Poeta, nie wiem czy znasz... Ghost Poeta tak, albumu nie. Świetna płyta, 2015 rok, aczkolwiek zupełnie inna stylistycznie, nie wiem czemu ja zestawiam w ogóle jedno i drugie ze sobą, ale no trudno, można i tak. Chcę się pochwalić, jakie płyty znam. Ale ostatnia płyta do Ghost Poeta była średnia, ale dobra, mniejsza o to. Ale nie, rzeczywiście gdzieś taka aura dla mnie Ghost Poeta tam występuje. I rzeczywiście jestem fanem tej płyty, nawet dużym fanem, a Bohema, kurde, ja usunąłbym jeden numer, bo mi kompletnie nie pasuje. I to jest singlowy Kosmita, o którym już tam kiedyś rozmawialiśmy. Tak, a resztę bym zostawił. Bali, też singlowe Bali. Też nie do końca tam pasuje, aczkolwiek rozumiem ten zabieg, bo Bali mogło być takim przełomowym singlem dla Gedza, jednak chyba nie do końca tak się stało. Bo też powiem ci, że wyświetlenia na YouTube wyglądają naprawdę. Powiem ci, że ostatnio gdzieś mi się to wyskoczyło, przeglądając klipy i tam już, wiesz, miliony idące audio, biorąc pod uwagę ten kawałek, to przyznaję, że jestem trochę zaskoczony. Bo też się spodziewałem właśnie, że przejdzie tak, przejdzie bokiem, no bo kto by cię spodziewał po Getsie i wśród tych fanów Getsa takiego typu kawałka, a jednak. A jednak i to też zażarło, ale chyba nie aż tak, jak miało zażreć. Tak mi się przynajmniej wydaje. Fajna, ciekawa płyta, genialna produkcja, jak zwykle u Gedza, tutaj nie mam żadnych zastrzeżeń. Tekstowo... No Gedz się już nigdy raczej nie zmieni pod tym względem. On zawsze będzie ok, ale wydaje mi się, że nigdy już się nie wdrapie na taki pułap, że będziemy zbierali szczęki z podgórki. Ale też nie chyba o to chodzi, nie? To on w ogóle kompletnie nawet do tego w żaden sposób nie dąży, nie? Tam ale nawet nie o to chodzi, bo... Produkcja... Technika, zabawa, tak, zabawa tym flow, zabawa głosem. Getz jest świetnym raperem, jest świetnym wokalistą i jest takim, powiedzmy, średnim, dobrym tekściarzem. I jemu to w zupełności wystarcza, mi raczej też. Chociaż no, chciałbym więcej, ale akurat to, co Getz mi oferuje swoim stylem... Ale też w niektórych kawałkach są tam naprawdę złożone w kilku miejscach ciekawie. Chociaż najfajniejsze rzeczy on pisał na swoich pierwszych płytach, tych truskulowych, które akurat ja tak jak teraz już nie słucham ich, bo nie wracam, nie widzę takiej potrzeby. Ale rzeczywiście Getz, gdyby poprawił jeszcze pisanie, albo zatrudnił sobie fajnego ghostwritera, o którym... Zresztą był taki kawałek ghostwriter u niego. Myślę, że swoją drogą świetny. Świetny. Chyba nic złego by się nie stało. A gdyby Getz miał ghostwritera, to by znowu kolejny krok, albo trzy kroki przed całą sceną. No, no bo tak, bo to trochę tak jak właśnie jak się słucha, tak jakby myśli się o toczce wokół tej płyty, to jest tak trochę jak te memy, nie? Że on już żyje w roku 3000, nie? Tak, i nawet to się gdzieś tam przewija. Tak, że gdzieś tam się przewija to też na tej płycie, tak, że to w ogóle jest własny lot, który z jednej strony jest własnym lotem, z drugiej przez co wydawałoby się, że to nie przejdzie, nie? Że to by jakby tak przeanalizować to, co on robi, nie słysząc tego wszystkiego, to można by było momentami myśleć, że to będzie taka płyta, co trafia, jak to mówimy, do 12 osób, bo że takie tak wygrzane rzeczy, a z drugiej strony pokazuje, że można, nie? Że i takie rzeczy są tu potrzebne, no chociażby kiedy porównamy go tak do Seriusa, o którym przed chwilą rozmawialiśmy, i o jakichś dwóch różnych światach, dwóch współpracujących ze sobą artystów mówimy. Tak, to też jest racja, tylko że Getz ma pomysł na siebie od dawna. On jest unikatowy, on jest niepodrabialny i to jest rzeczywiście gość. Takie rzeczy jak 247365 inni polscy raperzy będą nagrywali za 3-4-5 lat. Takie rzeczy jak Sarius na przykład to będą nagrywali, powiedzmy, nie wiem, no takie zespoły jak Bitamina,
do zupełnie innego grona odbiorców. Takie odnoszę wrażenie. Zgadzam, ja nie mam żadnego problemu. Bohema mi się podoba. Polecam słuchać na dobrym sprzęcie. To prawda, to tego, na laptopie tego nie słucham. Można, ale po co? Chyba, że ktoś ma fajne audio w samochodzie, to też warto. Ale naprawdę to jest płyta, która świetny klimat, jest świetna produkcja i bardzo dobry wiec. No i ciekawe, ciekawi mnie to, jak Getz już na fali ostatnich dni promocji przed premierą powiedział, że to jest pierwsza część trylogii. No. Więc ciekawe, jak u Geza, który właśnie z płyty na płytę, to o tym powiedzieliśmy, tak bardzo zaskakiwał, jak to teraz, jak ta bohema się połączy w całość z tymi dwoma płytami. No ciekawe. Z których druga już pewnie Kubę powstaje, tak? No. Nie, no na pewno też już jakieś fragmenty trzeciej płyty są nagrane, znając życie, bo akurat jeżeli chodzi o koncepty, to w przypadku Geza nie ma z tym żadnego problemu. Ostatnio sobie wróciłem do Niebo nie jest limitem. Strasznie zajebista płyta. Naprawdę. To jest też album, który wyprzedził swoje czasy. Także świetny, świetny album. Ja Bohemę lubię. Nie tak bardzo jak 2, 4, 7, 3, 6, 5. Ale Bohema ode mnie 4 plus 5 mniej by miała spokojnie. No ode mnie piąteczka. No dobra, to i ode mnie będzie 5. No i dobra, to mamy, czyli mamy Sariusa, mamy Getza. No i to, żeby podsumować wielkim wydarzeniem, bo chyba tak można to śmiało nazwać. No. Że gdzieś tam ten, wiem, że nie jesteś fanem takim wielkim wszystkich postaci z BOR, no ale trzeba przyznać, że jeszcze nic nie wiadomo o tym projekcie. Mówimy oczywiście o tym, tak, że BOR się zebrał w jednym miejscu, w jednym czasie, żeby nagrać płytę, o czym mówili od lat, ja w ogóle prowadząc wywiady, to jak mógłbym teraz zrobić taką fajną ścieżkę, bo jak kiedyś Kobik mi mówił, że wszyscy są zbyt leniwi, żeby to zrobić. Potem Joda mówił, że w sumie to Kobik też jest leniwy, i tak, a tak naprawdę to już coś powstaje. A jednocześnie Paluch też gdzieś tam przebąkiwał, że to jest możliwe. Potem Paluch w końcu powiedział, że nadchodzi mocne jebnięcie na prawie jak wrocławskie MPK pod koniec roku. No i stało się, tak? No cała ekipa. No jedno co jest pewne, to niezależnie od tego, jakiej długości i formy będzie ten materiał, no to jest szansa na spory rekord sprzedażowy Polski. No i wcale bym się nie dziwił, jeżeli by tak było. Jeszcze jakby się znaleźli jacyś goście, nazwiska takie bardzo nietypowe, chociaż z drugiej strony to tak goście by tam byli potrzebni. No właśnie, jeśli mówimy też, zacznijmy od tego, że mówimy o BOR w pakiecie jeszcze, no teraz właśnie. Z Lipą, tak, nowym nabytkiem, i jeszcze o Sariusie i Getzie, czyli którzy teoretycznie są w okolicach. Tak, że są w ekipie, nie są w wytwórni, są w ekipie, tak? Więc samo to, że oni się tam też pojawiają, szczególnie po tych płytach, które teraz wydali, to też było a propos jeszcze ciekawostek, bo to było tak, że chwilę przed tym, jak wyszedł news o nagrywaniu tej płyty, jak Sariusz napisał, że teraz spada na urlop po wydaniu swojej płyty, i tam właśnie padło między innymi, że w trakcie urlopu to pewnie jakąś jeszcze epkę nagra z kimś i potem chwilę odpocznie. No wiadomo było, co miał autor na myśli, ale no faktycznie, no ciekawe, w jaką stronę to pójdzie, nie? Bo inne postacie, z drugiej strony postacie no, mocno ze sobą współpracujące, i co zrobią teraz, żeby było inaczej niż do tej pory. Czy wiesz, nie wiem czego też się spodziewać po tej płycie, nie? Bo też powiedziałeś, że ja nie jestem fanem wszystkich postaci w BOR, w Biurze Ochrony Rapu, i rzeczywiście fanem kilku postaci nie jestem, ale w żaden sposób nie jestem hejterem. Uwielbiam ostatnie rzeczy Palucha. Ostatnie trzy płyty Palucha, dobra, dwie, bo ta płyta, gdzie był Szaman, Boże, Oko, Ostatni krzyk osiedla, no nie lecił mnie tak często. Czerwony dywan i Złota owca są na częstej rotacji. Kobik, no to jest Kobik, no to Kobika nie da się nie lubić. Jody trochę mniej słucham, także nie pamiętam nawet ostatniej płyty za bardzo, ale też nie hejtuję. Kurde, nie wiem jaka będzie to płyta. Na pewno ją sprawdzę, bo to będzie na pewno wielkie wydarzenie. Trochę tak jak Chill... Znaczy nie, no jeszcze więcej, jeszcze bardziej jak Chill Wagon. Kurde, czekam. Bo nie wiem czego się spodziewać. Czy bardziej będzie stroną trochę... Nie wiem, to będzie robione bardziej na taką francuską modłę, trochę jak Paluch, czy bardziej takie południe Stanów Zjednoczonych, ale takie te starsze południe, co na przykład bardzo lubi Kobik.
nie wiem, czego się kompletnie spodziewać. No i w ogóle sama zajawka, sam sposób nagrania tego albumu też zasługuje na uwagę. To dotyczyło tak, czy to taka, wiesz, sposób nagrania, jak właśnie chłopaki z Grill Funku czy WCK, tak, gdzie te stare historie, zamykanie się w domu, no? Właśnie, a to tutaj, tak? Zebrać tych ludzi, wyciągnąć ich z koncertów na te kilka dni, jedzących później przypaloną pizzę Giuseppe, Joda, tutaj wiemy, że nie jesteś mistrzem kuchni, już rozmawialiśmy na ten temat. Ale faktycznie no wydarzenie spore i też w ogóle taki boom, nie? Cyk, wiesz, jest z nami fotograf, przy okazji ktoś do kręcenia wideo, w ogóle, wiesz, taka, jak fajnie oglądać tą skalę profesjonalizmu takiego przedsięwzięcia, nie? Że wrzucamy od razu, wiesz, nie jest jakiś przeciek, że ktoś pod kolanem nagrał, że o kurde, snippet był akurat w studio, tylko tak, to jest sesja zdjęciowa, że to wszystko przemyślane, gdzie tak naprawdę spotkali się, nagrali i równie dobrze mogłoby się okazać, że jeden kawałek mieli nagrać i wszystko, nie? Słuchaj, to jest wielki biznes, to są duże nazwiska, większe, mniejsze, ale generalnie tak duże nazwiska, album, jakikolwiek by nie był, czy to będzie, nie wiem, czy nawet będą dwa kawałki, to i tak to projekt będzie i tak skazany na sukces. Tutaj nie mam żadnych wątpliwości. Kibicuję mocno. No biorąc pod uwagę ostatnie platyny, że tam tak już palił z czerwonym dywanem, czy ze złotą owcą już zahaczał diament, zaraz podobno. Czyli 150 tysięcy. No już tam jest to możliwe, gdzieś tam tak jak ostatnio wrzucał, że potrójna platyna to już jakiś czas temu stuknęła i ciągle do sprzedaż idzie, więc oby, może się uda. A my jak zawsze czekamy. A ja czekam nawet bardzo. No. Mimo tego Dawid czeka bardzo, ja czekam bardziej, żeby nie było, że tylko czekam. A wy czekajcie na kolejny odcinek, bo to wszystko na dzisiaj. Widzimy się za tydzień. Bełera.